List od M. Mieszkanki Podlasia. Szanowni Państwo, drogie przyjaciółki, drodzy przyjaciele. Piszę do Was z Podlasia, ze wsi położonej niedaleko Puszczy. Nasz dom, nasze lasy, nasza ukochana okolica to dziś miejsca, w których dzieją się rzeczy straszne. Decyzją władz dwóch krajów ludzie umierają, uwięzieni w pasach przygranicznych w Polsce i na Białorusi. Na naszych oczach zaczął się kryzys humanitarny, jakiego nie było w naszym kraju za życia większości z nas. Po podlaskich lasach błąkają się ludzie, którzy zostali oszukani, płacąc za podróż po kilka tysięcy dolarów, często wyprzedając majątek całego swojego życia. Omamiono ich obietnicą lepszego, bezpieczniejszego losu. Część z nich ucieka od wojny, przemocy, część od skutków katastrofy klimatycznej. Część po prostu chce żyć lepiej. Nie byli oni jednak przygotowani na to, że mogą stracić życie w podlaskim lesie, do którego nikt, prócz służb bezpieczeństwa i garstki okolicznych mieszkańców, w dużej mierze w podeszłym wieku nie ma wstępu. W lesie spotykamy kobiety, mężczyzn i dzieci, matki z córkami i synami, kobiety w ciąży, babcie i dziadków, ojców, narzeczone jadące wziąć ślub z ukochanym, całe rodziny z kilkorgiem dzieci. Prawie wszyscy się boją. Wielu z nich potrzebuje pomocy lekarskiej. Wszyscy są głodni i spragnieni, większość przemoczona i przemarznięta. Kiedy przemykamy po lesie, tak cicho, by nikt nas nie usłyszał, kiedy szukamy ludzi wygłodzonych, przemarzniętych, przemoczonych, kiedy padają oni przed nami na kolana, błagając "No police", bo wezwanie policji to jedyne, z czym kojarzą Polaków. Nie możemy się pozbyć skojarzeń z czasem II wojny światowej. Za pomoc tym ludziom, przekazanie im suchych ubrań, nakarmienie, napojenie, nie grozi nam jeszcze śmierć. Grozi nam jednak ostracyzm społeczny i sankcje prawne, jeśli zdecydujemy się pomagać w większej odległości od domu. Opowiem Wam dziś o osobach, które spotkaliśmy. Chłopiec A ma 10 lat i wielkie brązowe oczy. W podróży jest z bratem, mamą, która jest w ciąży, tatą, babcią i dziadkiem. Ma zupełnie pomarszczone z zimna i wilgoci stopy, ale jest bardzo dzielny. Jako jedyny mówi po angielsku, tłumaczy więc rodzicom, co próbujemy im przekazać. To bystry, pogodny chłopiec. Musi jednak powiedzieć rodzicom, że nie są bezpieczni, że znaleźli się w strefie zamkniętej, z której trudno się wydostać i że spotkanie ludzi może się skończyć wywózką na Białoruś. Pani M ma 20 lat, zupełnie przemoczony biały sweter i również pomarszczone stopy. Nie zna angielskiego, rozmawiamy na migi albo przez translator. Jedzie do narzeczonego, a kiedy o nim mówi, cała się rozjaśnia, choć jest ciemna i zimna noc. Pani M dzieli się z nami pieczywem, które przynieśliśmy i martwi się, czy pomaganie jej nie przysporzy nam problemów. Pan M jest chrześcijaninem. Choć zupełnie przemoczony i nie ma prawie nic, niesie w plecaczku modlitewnik i ikonę. Jest zakłopotany tym, że mu pomagamy. Ma 37 lat, troje dzieci i żonę, która wysłała go w świat, żeby uratować mu życie. Jest jeszcze pan A, który nie może przestać płakać. Bolą go nogi i okolice wątroby. Uciekł ze swojego kraju. Jego ojciec i brat zostali zamordowani. Siostrę też spotkała tragedia, ale nie mogę się zmusić do odsłuchania nagrania
by dowiedzieć się jaka. Jest jeszcze pani C., w swoim kraju aktywistka organizacji walczącej o prawa człowieka. Leży na mokrej ziemi, ma kłopot z nerkami. Opowiada nam o tym, bardzo zakłopotana. I jeszcze malutka A, która ma 1,5 roku. Jej mama się zgubiła. Jest z tatą i jego krewnymi, a także najprawdopodobniej z kilkorgiem innych osób. Małej A nie poznałam. Słyszałam tylko jej płacz po drugiej stronie granicy, gdzieś w głębi lasu. To wszystko sprawia, że od 8 tygodni prawie codziennie jesteśmy w lesie szukając ludzi. Że nasze życie zmieniło się w wyścig z czasem, w ukrywanie przed służbami. Że z matek, ojców, synów, przyjaciół, informatyków, badaczy i rolników staliśmy się tropicielami, ratownikami. Że zamiast pracować, zajmować się dziećmi, zbierać grzyby, robić przetwory, opatrujemy przemoczone stopy, naklejamy opatrunki, pomagamy zdjąć mokre ubranie, tulimy zrozpaczonych ludzi. Że zaniedbujemy własne dzieci, by ratować cudze. Że nie możemy już spokojnie kłaść się spać w ciepłym łóżku, bo zalewają nas myśli o tych, którzy śpią w lesie, na mokrej ziemi. Ale także uczymy się formuł prawnych i tego, jak zachować zimną krew podczas spotkania ze Strażą Graniczną, usiłującą wmówić nam, że jesteśmy przestępcami. M. Mieszkanka Podlasia.